Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Niebranka, gdzie gramy sobie w Hearthstone'a i w dniu dzisiejszym oczywiście karczemna bójka, która z jakiegoś powodu jest taka wyciemniona, jak się najedzie, dopiero się pojawia normalna. Magia krwi. Ilu jesteście w stanie... Ile jesteście w stanie poświęcić w zamian za moc? Wszystkie zaklęcia będą kosztować zdrowie zamiast many. Zaklęcia? To nie stronnicy. Czy ja chcę leczenie? Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie wiem. Weźmy kapłana. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie mam pomysłu trochę na tą talię. Właśnie to ma kosztować zdrowie. Wojownik byłby niezły w sumie na to. Takie mam wrażenie. Dobra, zróbmy tak. Leczenie. To kosztuje 0, mogę to wziąć. Karta i 2 punkty zdrowia, niech będzie. Weźmiemy sobie to. To sobie weźmiemy, bo to może być bardzo przydatne. Weźmiemy sobie to, czemu by nie. To zmniejszyli do 3 z 5. Łotry, drani i w ogóle hultaje. To jest bardzo fajne, bo jeśli rzucam zaklęcie, to zadaję sobie tyle punktów, ile ten, ale jeszcze przywracam sobie 3, więc czemużby nie? Katun? Weźmy katuna również. Gdy jakaś postać zostanie uzbrojona, może być. Zadajemy 5 punktów obrażeń, leczymy 5 zdrowia, kosztuje to 6. Czemużby nie? Nie jest to takie głupie, wbrew pozorom. W apostole też może być i katun. O nie! Usunęli katuna? Nie, jest blizny. Bo chyba wyszedł z formatu, ale mogę się mylić. Mamy katuna, weźmiemy sobie to jeszcze. I weźmiemy sobie... Czy ja wziąłem kapłankę? Wziąłem kapłankę, to dobrze. To chyba... To jest nie najgłupsze. To... o, raz tylko mogę. Jeden rozwiązki, to się nie będzie. Nie mam jak dawać tej studni światła punktów ataku, co mnie trochę martwi. Trochę ta studnia światła jest martwą kartą. Mam wrażenie. Weźmiemy tego gościa zamiast tego. I co jeszcze? Czego nie mam? Raz, dwa, dwie legendy przecież tylko. A, rozwóz... Weźmy dwa. Spróbujemy tak. Zobaczymy, słuchajcie. Nie mam pojęcia, czy to się w ogóle sprawdzi. I nie wiem, dlaczego ja chcę robić talię na katuna na tą bójkę, ale może się uda. Mógłbym kontrolę umysłu wziąć, ale za 10 punktów zdrowia to trochę dużo. Tak, w dzisiejszym odcinku popijam napój złocisty. Dopiszcie sobie sami, co to za napój. Jestem też człowiekiem, wbrew pozorom. Eluno, daj mi siłę. Upsi! Od razu muszę atagować teraz odcinek 16+ i w ogóle. Bo piję sok jabłkowy, oczywiście. Nie wiem, co wy sobie pomyśleliście. Niedobrze, niedobrze. Zupełnie nie wiem, gdzie wasze myśli krążą. My w tym czasie gramy. Dobrze, że moneta kosztuje 0, bo nie muszę marnować zdrowia na to. Mam 2 razy słowo mocy chwała i szybkie uzdrowienie, a tak poza tym to słabo. O, zamieniła się ikonka, jak uroczo. Dobra, mam dużo leczenia. To mnie cieszy. Myślę, że jestem w stanie przeżyć tą grę. Po prostu. Przez liczbę leczenia, a ten gość się ze mną zgadza. Co mnie oczywiście też cieszy. Ktoś jest ranny? Będzie kapłanka Alchemajów. Azalisz. Pierwsza krew. Na sobie, okej. Okay. Tak dalej pójdzie, to gość się sam zabije. Zaklęciami. Tak naprawdę ja się tak skupiłem na leczeniu, że ja nie wiem, czy mam w ogóle czym zabić przeciwnika, tak w gruncie rzeczy. No ale okej.
To jest mocny. Na razie nieużyteczny. Trochę szkoda marnować jeden punkt zdrowia na to, żeby zabić totem. Katun to mój finisher w tej talii. Potrzebuję jeszcze jedną kartę, która daje plus 2 Katunowi i mam aktywne leczenie, znowuż to, z powierniczek Katuna, nie pamiętam jak się ta karta nazywa, 6, 5 za 6 many bodajże, przywraca 10 punktów zdrowia jak mam 10 Katuna lub więcej, lub większego. Okej, to tego mogę zabić akurat. Może mi przeszkadzać. Ale kto to wie. O. Weźmy to. Znasz tajne uścisk? Zabijmy tego uścisk. Katun dostanie plus 1. Przegrywa. Jestem posłuszna. I leczymy się o 4. Mój katun jest już 10-10. Tadam! Kombo wombo. Trzeba mi się karty w ręce kończą, co jest niebezpieczne, ale mam dwóch stronników. Więc o ile nie ma jakichś zabójczych kart w ręce, to jestem w miarę na dobrej drodze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dzień dobry, goście. Witamy serdecznie. Dołączył jako obserwator. Trzy w twarz. Jeszcze jedne trzy. O! Okej. Ja go nie muszę nawet atakować, bo on się sam zabija. Why not? Jestem posłuszna! Nie odpoczywa. To jest straszne. Jeszcze szczypta. Zagram to, bo... No co mam? Muszę mieć jakiś stronników na polu bitwy, żeby zrobić postrach. Kuślarka zmierzchu, powierniczka Katuna. I za 5 mana, nie za 5, to się pomyliło. Zdarza się nawet najlepszy. Nowa receptura. Jestem posłuszna. Idziemy dalej z moim Katunem. Mega Katun. Zabijacz. Nie wiem, co gościu ma za karty, ale na razie ich nie zagrywa. Czeka być może, aż się wystawię z większą liczbą stronników. Ja się wystawiam, no bo nie będę się tam jakoś krępował specjalnie. Czekam na jakąś burzę z piórunami może, czy coś. No właśnie. Bardzo dobrze podsumował Tetral. Będzie burza z piórunami. No dobra. Niestety muszę tym zaatakować tego. Teraz mógłbym, albo mogę go olać. Jest to jakaś opcja. Nowa receptura. Zobaczymy sobie co. Nie wiem, czy ma jakiś sposób na wyleczenie się skuteczny. Ja mam zdecydowanie za dużo sposobów na wyleczenie siebie i nie tylko. Aż mnie gościu zanudza na śmierć. A przynajmniej na ziewanie.
Ba-da-da. Tu czy tu? Myślę, że to jest na jego miejscu, ale może no, może nie. Może mam za dużo zaklęć gościu. Do rzucania. Nowa receptura. Ogarnie cię pustka. Wykorzystajmy to na maksa, bo... Szkoda. Nie, jedyny mankament jest taki, że jeśli rzucę ten na stronnika przeciwnika, to przy jego ataku nadal mnie będzie leczyć, a nie przeciwnika, bo tak bym miał metody na to, żeby gościa zszachować trochę bardziej. No ale nie można mieć wszystkiego. Kościół ma póki co 3 punkty zdrowia. Musimy oczyścić. Czytaj, nie można mieć wszystkiego. Wygląda na to, że rzuci jakiekolwiek zaklęcie, to ginie. Nie można mieć wszystkiego. Niezłe zagranie. Myślę, że to jest kaput gemacht. No ale jakby dostał totem z prowokacją. To nie pomoże. Aż dziwne, że taka talia moja, która tutaj jest widoczna na ekranie, że tak powiem, z tym leczeniem działa w tej bójce. Naprawdę, jestem w szoku. Wydawałoby się, że będzie to słabe. Ale może nie, no jeszcze... Proszę was. A Ghost sobie questa zrobił. No i też dobrze. Zawsze jakaś problem. Otwórzmy sobie jeszcze pakiet kart. Epicierka. Epicka karta. Szkoda, że nic złotego, bo ja zawsze złote karty lubię. Ale też nie można mieć wszystkiego. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Krótki, treściwy, karczemna bójka z magią krwi. Swoją drogą magia krwi to mi się tak kojarzy z Dragon Age'em i z klasą, którą tam można mieć. Maga krwi tam można mieć. Nie wiem, czy ktoś z was grał, dajcie znać w komentarzach. Ja grałem i oczywiście grałem magiem. Czy magiem krwi? To nie pamiętam? Nie, miałem innego maga krwi. Tak mi się wydaje, bo nie grałem jednokrotnie, kilka razy tą grę akurat przechodziłem. Bo lubię takie RPGi. Teraz się pojawia 28, tak? Bodajże lutego, jeśli dobrze pamiętam. To Tides of Penumbra. To jest nowy RPG, który jakoś się postaram dostać, tylko przyznam się szczerze, że zależy mi na polskiej wersji językowej. Bo jest Piotr Franczewski, no. No ja bardzo przepraszam, proszę pana, ale ja bardzo bym chciał pana Piotra posłuchać sobie w grze jako narratora. Tak, no, że tak powiem. Bo się przypominałem troszeczkę czasy Baldur's Gate'ów, gdzie naprawdę polska wersja językowa była konkretna. Nawet do tego stopnia, przyznam się bez bicia, mam z jakiegoś bundla, jak to zwykle ja, Baldur's Gate Enchanted Edition, Enhanced, tą taką wersję rozszerzoną, czy odnowioną, odrestaurowaną Baldur's Gate'a, jedynki, i chyba dwójka też była tak odnowiona, w każdym razie jedynkę grałem. I kurczę, jak ja to odpaliłem w wersji angielskiej, no zupełnie nie ten klimat. No ja bardzo przepraszam, ja nie wiem, czy oni tam użyli jakiejś gorszej jakości aktorów wokalnych, ale w ogóle to klimatu nie tworzyło. Tak jak nasza polska wersja językowa. Więc coś jest wprawdy w tym, że to co polskie to dobre. I tym może podsumujmy ten odcinek. Zupełnie niezwiązany z wniosek z Hearthstone'em, ale nieważny. No NTLS, bardzo, bardzo ciekawy wniosek myślę. I ja po prostu czekam na polską wersję językową. Jeśli nie będzie dostępna wersja cyfrowa, no to będę to chyba ściągał z Polski w takiej sytuacji. Dajcie znać, czy wy w ogóle interesujecie się tą grą? Jeśli tak, to czy macie zamiar kupić w wersji polskiej, czy kupiliście już na Steamie wersję cyfrową? Gdzie ja nie wiem, czy tam będzie polska wersja językowa. Osobiście nie wiem. A jeśli ktoś z was wie może, czy będzie, to mi też dajcie znać w komentarzu. Niech się chociaż czegoś dowiem, nie? No. W tym odcinku to tyle. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!